Witam serdecznie. Jako korepetytor online chciałam Wam dzisiaj pokazać element, który może Wam się przydać zarówno w ekonometrii, czy w statystyce matematycznej, a jest nim odczytywanie wartości z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, ale w szczególnym przypadku, kiedy mamy do czynienia z wartościami ujemnymi. To znaczy, musimy znaleźć wartość od u równego jakiejś wartości ujemnej, czyli mniejszej od zera. Jeżeli powiedzmy nawet zacznijmy od początku, byście mieli do obliczenia prawdopodobieństwo przykładowo, że jakaś wartość u, która posiada, tak jak widzicie, ten zapis rozkład normalny o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1, czyli zgodnie z takim tutaj wykresikiem, że średnia m równa się 0 i wychylenie na minus i na plus wynosi 1, wtedy można skorzystać bezpośrednio z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. W programie MS Excel nie jest to problemem, żeby znaleźć, powiedzmy, tą wartość. Zaraz ją to oczywiście też, jak się liczy to w MS Excel, możemy sobie znaleźć. Ale teraz zobaczcie tak. Jeżeli mam do policzenia prawdopodobieństwo, że u jest mniejsze od jakiejś pewnej ujemnej, w związku z tym, że mam od razu ten znak mniejszości, który jest tutaj zapisany, tak, to my możemy od razu przejść na zapis, że ja potrzebuję się dowiedzieć, ile wynosi wartość dystrybuanty od u równego minus 1,28. Pytanie dlaczego? No dlatego, że powiedzmy tutaj ta że powiedzmy prawdopodobieństwo, że jej będzie mniejsze, to jest inaczej od pewnej wartości, to jest inaczej definicja dystrybuanty, czyli takiego skumulowanego prawdopodobieństwa, czyli że od minus nieskończoności do pewnego punktu, tu akurat 1,25 na minusie, chcemy określić łączne prawdopodobieństwo tego ogona od nieskończoności aż do pewnego punktu, niekoniecznie równego temu, co tu jest napisane. I teraz tak, jeżeli chcę skorzystać z tablic dystrybuanty, a ja mam tylko podane tablice w formie papierowej, czyli nie mam dostępu, tak jak tutaj widzicie, do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego, otwieramy sobie tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego i co widzimy? Tutaj mamy części setne, tu mamy części całkowite oraz powiedzmy dziesiętne. I całe tablice są rozpisane dla u o równego od 0, tak jak tu widać, do u równego niemal 2,99. Czyli to jest ostatnia wartość, a to jest wartość pierwsza. A teraz pytanie, co jakbyśmy mieli znaleźć dla u ujemnego, bo wszystkie tu wartości są od 0 prawie do 3. A co jakbym miała znaleźć dla ujemnego, a innych tablic ja nie posiadam, czyli dla ujemnych wartości u? No właśnie, sprawa nie wydaje się taka, powiedzmy, od razu przegrana. Wystarczy skorzystać ze wzoru, który tutaj mamy taką dodatkową zasadę. Jeżeli mam znaleźć f, czyli dystrybuanta od u ujemnego, czyli od po prostu ujemnej wartości, to jak dodam wartość dystrybuanty od dodatniej wersji, tej samej dokładnie wartości, musi dać to 1. Co to nam faktycznie daje? Że jeżeli chcę wiedzieć, ile wynosi to, to wystarczy dowiedzieć się, ile wynosi to. Czyli przekształcając wzór, otrzymujemy równanie, gdzie wartość od f od u ujemnego muszę obliczyć jako 1 minus f od u równego na plusie. Czyli jeżeli teraz chcę to formalnie zapisać, mogę zapisać, że w związku z tą powiedzmy zapisem mogę powiedzieć, że żeby obliczyć f od u równego minus 1,25 potrzebuję policzyć jako 1 minus f od u równego 1,25. 28, przepraszam. I teraz na razie ja się na tym etapie zatrzymuję. I teraz w tym momencie muszę znaleźć, ile w tablicach tych papierowych, jeżeli tylko takie mamy do dyspozycji, wynosi wartość dystrybuanta od u równego 1,28. Przełączam się na okno naszej dystrybuanty rozkładu normalnego, tego standaryzowanego, gdzie jest u albo z, bo zależy, jak wy macie na uczelni, ale 1,28 to szukam tutaj w wierszu 1,2.
2, bo tyle je wynosi część całkowita i dziesiętna. I szukam kolumny, która ma 8 części setnych. I teraz na przecięciu tutaj mam wynik, który jest dla mnie potrzebny. Czyli 0, bo tak domyślnie jest tutaj ten przecinek, to znaczy, że przedtem jest 0, 0,899727 końcówka i teraz 0,899, ja to sobie przypiszę do trzech miejsc po przecinku, byśmy powiedzieli tutaj właśnie to edytując, że to jest 1 minus 0,899, wiadomo, tam było po przecinku. Czyli jeżeli ja się teraz nie pomylę, zwyczajnie 0, aha, to będzie 1,1, tak? Jeżeli się oczywiście nie pomyliłam, chyba nie powinno być aż tak ze mną źle. A może tak? O, 1,0, ok. No i teraz sprawdzenie, czy wynik jest poprawny. Jeżeli oczywiście nie macie tablic papierowych, a zwyczajnie musicie znaleźć wartość tej dystrybuanty, czy obliczyć w ogóle takie prawdopodobieństwo, ale od u równego ujemnego z elementem ujemnym, można zastosować funkcję programu MS Excel i albo ją wywołujecie tutaj u góry z pozycji wstaw funkcję i na przykład wpisujecie dystrybuanta, a to jednak nie działa, to zróbmy powiedzmy wśród po prostu statystycznych, szukamy rozkład i szukamy rozkład normalny. I tu w tym momencie widzicie, trzeba podać ile wynosi ta wartość, dla której potrzebujecie się dowiedzieć ile wynosi dystrybuanta, ile wynosiła średnia, ona w rozkładzie standaryzowanym zawsze jest 0, odchylenie standardowe jest 1 zawsze w rozkładzie normalnym i skumulowany to w tym momencie albo 0, albo 1 przyjmuje. No i wiemy, że jeżeli chcę mieć rozkład skumulowany, czyli dystrybuantę, to muszę wpisać 1, czyli tak. A jak chcę mieć prawdopodobieństwo punktowe, to wpisuję 0, czyli że nie chcę mieć skumulowanego. I teraz ja tą funkcję sobie zastosuję w tym polu. No i co? Mieliśmy obliczyć prawdopodobieństwo, w ogóle wartość dystrybuanty, powiedzmy od u ujemnego, czyli wpisuję 1,28, średnia jest 0, odchylenie standardowe 1, ja zwróćcie uwagę, przechodzę zwyczajnie tabulatorem i w tym momencie, jeżeli ja sobie wpiszę po prostu w skumulowaniu 1, oznacza to w tym momencie, że tak, chcę mieć właśnie, czyli prawda, chcę mieć wartość skumulowaną. Widzicie, tutaj się pojawia wynik, jak wcisnę Enter, to on po prostu będzie wbity w arkusz, ale on jest zbliżony do tego, co mi wyszło. Oczywiście w Excelu jest to super dokładny wynik, aż tam kilka miejsc po przecinku, ale jeżeli sobie zrobię zaokrąglenie do trzech miejsc po przecinku, tak jak ja zastosowałam, tak powiedzmy, może mało dokładnie, otrzymuję bardzo wynik zbliżony. Podobny sposób postępowania wykonujemy, gdyby to było jednak od wartości ujemnej, czyli ja dobra, niech nie będzie dokładnie to samo, zróbmy sobie 2,38, niech cokolwiek będzie. Jeżeli mam teraz określić prawdopodobieństwo tego, że wartość zestandaryzowana, która posiada rozkład zero-jedynkowy, ma przekraczać minus i 2,38, muszę zwrócić uwagę, że tu jest znak większości. Muszę doprowadzić do takiej sytuacji, jak mam tu wyżej, bo dystrybuanta to jest skumulowane prawdopodobieństwo, że wartość nie przekroczy pewnej stałej wartości, czyli będzie od minus nieskończoności do pełnej, tu akurat minus 2,38. Co w tym momencie my robimy? Ano to, że korzystamy z własności, że jeżeli ma mieć prawdopodobieństwo, że u będzie większe od pewnej wartości, to liczę jako 1 minus prawdopodobieństwo, że jednak u będzie mniejsze i zmieniamy znak na przeciwny, oczywiście tam z dopełnieniem, ale to nie ma znaczenia, 2,38. No i teraz mamy powiedzmy 1 minus wynik dla takiego obliczenia, jak mamy wyżej. Czyli powtarzamy sytuację. Gdzieś na boku ja sobie liczę, ile wynosi prawdopodobieństwo od U, że będzie mniejsze, ewentualnie równe 1,
czy tam 2,38. I teraz, jak mówiłam, znak tutaj się pojawia, że jest mniejsze, ewentualnie mniejsze lub równe, czyli możemy od razu przejść na zapis, że to jest dystrybuanta od U, czyli wartości zestandaryzowanej dla minus 2,38. I jeżeli ja mam tylko możliwość skorzystania z tablic papierowych, to przełączamy się na nich i od 2,38, czyli tu jest 2,3 i tu jest wartość 8, tu na przecięciu mam 9,91, oczywiście z części tysięcznych. Czyli mogę to zapisać, że to się równa 0,991. I teraz to nie jest do końca poprawne, o, bo powiedzmy tak, mogę zapisać, że to jest 1 minus f od u równego jednak 2,38. Tak? I właśnie 1 minus ta wartość, którą tu zaznaczam, to jest wartość od tej dodatniej. A my szukaliśmy od ujemnej, czyli korzystamy z tej własności, która tu jest zapisana, czyli 1 minus f od u dodatniego, czyli 1 minus od tej znalezionej w tablicach. Czyli jeżeli ja się bym nie pomyliła, a mam do tego prawo, powiedzmy, jeżeli tego nie sprawdzę, to no to już niedobrze, to mamy w tym momencie wynik prawdopodobieństwa, że u jest mniejsze od 2,38, ale na minusie, wynosi tyle. Czyli wracając do naszego głównego przykładu, mogę uzupełnić, żeby tak powiedzmy było etapami, 1 minus i ten wynik, który przed chwilą otrzymałam, czyli 1 minus 9 tysięcznych, czyli to wynik będzie 0,991. I teraz, jeżeli znowu chcemy korzystać z tablic dystrybuanty, powiedzmy, ale tych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, w innych programach niż MS Excel na pewno mamy możliwość też znalezienia wartości krytycznych, no to w tym momencie wpisujemy albo, tak jak mówiłam, z wybrania tutaj z paska formuły wpisania, wstawienia funkcji, albo wpiszemy, jeżeli już znamy na pamięć, formułę rozkład, kropka normalny i teraz otwieramy. Od jakiej wartości ja szukam jakiś element z rozkładu normalnego? No właśnie od minus 2,38, czyli minus 2,38. Jeżeli ja wiem, że te 2,38 na minusie pochodzi z rozkładu, który ma średnią 0, odchylenie 1, ten zapis, który tutaj mamy, to mamy średnią 0, średnik teraz robimy, jedynka jako odchylenie standardowe. Jeżeli mnie interesuje wartość skumulowana, to wpisuję jedynkę jako prawda. Teraz, jeżeli to zamknę nawias, wcisnę klawisz Enter, otrzymuję wynik. On oczywiście jest super dokładny, ale jeżeli ładnie go zaokrąglimy do trzech miejsc po przecinku, oczywiście w widoku, to mamy to prawdopodobieństwo, które mamy tutaj, że będzie mniejsze od minus 2,38. Ale jeżeli ja potrzebuję prawdopodobieństwa, że u przekroczy, to od tego wyniku, że będzie niższe, odejmuję, od jedynki odejmuję to, że będzie niższe, wtedy będę miała prawdopodobieństwo, że jest wyższe. Czyli, jak widać, wyniki są poprawne, ten wynik z tym jest również poprawny, tylko kwestia wiadomo, że ja stosowałam duże zaokrąglenie tutaj w tablicach, to akurat części tysięczne, jako 10-tysięczne większego sensu nie mają. Wy na kolokwium, czy na egzaminie, czy na jakimkolwiek zaliczeniu musicie się wykazać wiedzą, umiejętnościami i dokładnością. Ale dokładność do trzech miejsc po przecinku, jak według mnie, jest szczerze wystarczająca i według chyba większości wykładowców również. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczenia na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.